Też czeka, jest czeka, film czeka, z tej czeka, strony. Czeka, 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 czeka. Już. Cześć wszystkim, z tej strony Plaga. Zaczynamy kolejny odcinek z serii Scrap Mechanic, budowanie, wyzwanie, murowanie, klaskanie. I ze mną jest Paweł i Diabeł. Dzień dobry, cześć, cześć. Nie, zostaw krzesło, to jest krzesło pokazowe. Dzisiaj będziemy budowali swoje pokoje, ktoś tak zasugerował i to będzie fajne. Tak. Dzisiaj to nie będzie w charakterze zawodów, tylko tak, żebyście wiedzieli, jak nasz pokój wygląda. Tak. Więc każdy postara się zbudować pokój, to krzesło każdy dostał w formie takiej jakby skali, czyli to jest krzesło, do którego ma reszta pasować. Czyli w takiej mniej więcej skali będziemy budowali pokoje. Proszę mi oddać mój krzesło. Dobrze, zaczynamy. Mamy pół godziny oczywiście. Pół godziny tylko. A ty co ty myślałeś? No ja myślałem, że półtorej godziny powiedziałeś. Nie, typie. Rzeczywiście nie, tak powiedziałem. Dobra, podłogę to ja mam w sumie te panele, to sobie wezmę drewno. No właśnie. Ja to strzeliłem, bo cementem walnąłem. Ale wiesz, pod panelami pewnie masz cement, nie? Masz pewnie wylewkę tak, betonową, nie? No także... Także te, robi sens. Dobra, i w sumie to jest wielkość mojego pokoju, jak patrzę na te krzesło, to chyba tyle. Stop. Co, krzesło no, ja właśnie pamiętam, że nie, no bo ja cztery krzesła przecież by się zmieściły. No, maksymalnie, więc... W sumie powiem ci szczerze... Masz malutki pokoik. No właśnie, no mały pokój, nie? Paweł też ma jeszcze mniejszy pokój. Ja też mam mały pokój, ale ja tam dużo rzeczy. Jakieś gratów, ja szafy, no, jakieś komody. Pokój. Kurde... Come on! Dobra. Nie, no czekaj. Może ja zacznę od okna. Paweł, pamiętaj, że na podnośniku to mam zrobić. Tak, no, pamiętam. Do podłogi nie było. No, bo to inaczej nie przeniesiesz domku. Dobra. Ja chcę zapisać ten domek sobie przecież. Tak. Pokój. Chociaż nie wiem, co z niego wyjdzie. No czekaj. Nie wiem, co z niego wyjdzie. O nie. Dobrze. Każdy sobie zbuduje pokój, będzie fajnie. O, i będzie to okno, z którego kot wypadł. To był na live, ten wie. No. Plaga regularnie wyrzuca koty za okno. Tak? Nieprawda, proszę tak nie kłamać. Nie ma tak z twojej strony. Nie insynuować w ten sposób. Proszę mi tu nie sugerować takich rzeczy, że się znęcą nad zwierzętami czy coś. Ja tak nie robię. Patrz, rozglądam się w pokoju, myślę, że takie drzwi będą spoko. Ja właśnie patrzę tak właśnie po pokoju, bo nie ogarniam, nie? Dany za wysoko zdecydowanie. Okej. Ja też tak, każdy chyba się rozgląda po pokoju. No tak się teraz te głowy nośmy tak ruszały, nie? Wiesz, tutaj każdy element od sobie. No, mniej więcej. Mój pokój jest taki podłużny. To jest duży plus. To jest duży plus. Bo jest krzywy. Jak twój ryj. Diabeł, ogarnij się. Poszło. Przepraszam, musiałem pancza walnąć. No, dobrze, to są drzwi. Drzwi mam z drewna. Przepraszam, Paweł, nie jesteś zły na mnie. Mam dobrze, drzwi. Wybaczam ci. Wybaczam. Ale już bym chciał butować, gdzie? Już chciałem butować, już taka mała przesada była. Mam takie okienka jakby w tych drzwiach. Cholera, po co to jest okienka? W sumie ja są... Ej, co to chodzi? Jest nowy Path Light Block? Co to jest? No, weź sobie go zobacz. Ogarnij sobie ty tego. Ja sobie tym szapki zrobię na przykład teraz. O. Ja tu drzwi właśnie robię. Świecące. Ej, ale cholera. Właśnie ja w miarę podobne. Te szafki. To się szafki, te szafki? Podzielić. Mój drzwi są białe. Polski, trudny język. Tak. Dobra. Otwarcie mi będzie taka. Ale chyba, że będzie jakiś klocek, który będzie odzwierciedlał tym najlepiej. Masz jakiś klocek na klamkę, prawda? Się znalazłeś coś takiego? Znaczy ja to guziczaj tak zrobię, żeby się otwierały, więc... Aaa, to jest tak? No nie. W sumie drzwi by się przydały chyba. Żeby się otwierały. Dobra. Wiesz co, drzwi mogą być przydatne, faktycznie masz rację. Ale chodzi mi o drzwiczki takie od szafy na przykład. Też by się otwierały, się przydały, nie? Nie no, to fajny gadżet mi zrobił. Nie chcę, żeby się otwierały, żeby się przydały. Dobra. Masakra. To ja nie zbuduję tego pokoju, przecież jestem pośledzony w takim budowaniu. To zrób tak, że się młotkiem otwierały i spoko będzie przecież. Dobra, czekaj. Nie się nie obraź. Żeby zawias po prostu był, nie? I tyle. No, zrobię się jej. Bęc. O, bęc, tak powiem. Szuflady chyba nie muszą się otwierać, nie? Dobra, okej. Okay. Nie, no co ty, Paweł. Paweł.
Wiesz, jakiej skali byśmy musieli budować, żeby szuflady działały? Co? Właśnie nie wiem, no. No, się zastanów. To może być dość problematyczne, takie moje zdanie. Dobra, wejście do pokoju działa. Działa tak, jak uwaga chciała. Dobra, drzwi są. Teraz szafka. Masakra. Ja jestem upośledzony w tym budowaniu. Naprawdę. No. O, my god, nie. No. My god. To wezmę. Dasz sobie radę. Widzisz? No. Bierzesz we mnie Petruś? O, jak fajnie to wyszło. Wiesz. Ej, ten nowy klocek to jest świetny motyw, żeby budować kompa. To ci Paweł się stało? Mówię, że ten nowy klocek, ten świecący, to jest świetny motyw, żeby komputer zrobić z niego. Tak sobie. Szafka jest przewysoka. To ja mam zezę, czekaj. A nie. Tak. To jest biurko, dobra, okej. Powiedzmy. Dobrze. Co ja tu mam? Tu mam wersalkę. Jezus Maria. No mam szafę. No to strasznie mało miejsca jest. No prawda. Ta szafa ma 3 szafy. No co, tak ciasno? Nie ma więcej, ona ma cholerę, ale troszeczkę mniej więcej ale trzeba. Nie zmieszczę tego. Tu są 2 półeczki, ta półeczka jest zamykana w ogóle. Jakie to zamknięcie zrobię, jak tu tak mało miejsca jest? No dobra. Czekaj. Nie, chwilę. Już właśnie. Ty też jest nie, zamykane? Paweł, nie, też nie. Nie, też nie. Paweł. Nie. Teksty. No kurde, nie, no weź ty zbuduj wersalkę, no przecież to jest takie trudne. Co ty gadasz? Wersalkę jest akurat chyba najprościej zbudować. No zależy, jaką masz. Jak masz taką falowaną, to wiesz. To robię kwadratową. Taką? Falowaną taką. Falowaną? A tu mam przeszklone te. Ona nie jest kwadratowa, no. Zwykła. To jest przeszklone na przykład. Potrzebuję na przykład jeszcze tego, żeby otworzyć to. O. No super. Super nam to idzie, nie? No, tak, no, masz rację. Nie otwiera się to się? To się otwiera. Rysowane. Dobrze. Zaraz będę miał, zamiast wersalkiem wyjdzie ławka chyba, ale... Pożem sterownik w środku. Dobra, na razie ławka tylko. Oh my god. Tyle rzeczy jest wkładane. Ławkę, Paweł? Tak, ławka na razie mi wychodzi z tego. Dobra. Masakra. Ja dopiero szafkę zaczynam kończyć, nie? Ja też. Szczegółowości. Dobra, zrobimy tak, że będzie otwierała wszystkie szafki. Jeden przycisk. A, bo to tak nie działa przecież. A jestem głupi. Jeden guzik by wszystko otwierał wtedy, no. Mówisz. Tylko przez jedynkę. Jedynka, dwójka, trójka. Dobra. Teraz zmodyfikowałem rzeczywistość chyba. No. Gdzieś tu takie chromowane nóżki by się przydały. Otwórz je! Okej. Gdzie ja to wsadziłem? W którym miejscu to jest? To jest to, dobra. Mam nadzieję, że zadziała. Tak, właśnie. Mam złe nadzieję, bo nie zadziałało. O nie. Dlaczego? A, bo wiem, czemu to się... To jest problem bardzo duży. Jaki? Spawają te. Nie da się otworzyć tego. Czekaj, coś ze sobą. Nie chce się otworzyć. Z krzesłem muszę jeszcze dać. Bo one się spawają same, nie? No tak dziwnie to działa, wiesz? Ale generalnie to bardzo dobrze idzie wszystko, nie ma się czym martwić. Mówisz? Dobra, na razie profilaktycznie sobie postawię kibel. Tam się nie chce otworzyć, skurczybyk, no? Mi też się nie chce otworzyć. Wiem, czemu się nie chce otworzyć, przecież ja to trzymam wszystko na tym, na podnośniku. A ja nie trzymam, właśnie o to chodzi. O, jak jestem głupi. Dobra, czekaj, tutaj, o. Co to jest tu? A, komoda tu jest, dobra. Tutaj też nie będzie chciał otworzyć dlatego. Dobra, szafka się otwiera, prawie tak jak tutaj. Prawie jak w domu. Prawie w domu, widzisz? Dobrze. O. To jest połowa sukcesu. Teraz się usuwam. Yeah. Teraz? Dobra. Czemu to się nie otwiera? Pełno. To jest to?
pierdziele. Nie, no teraz to zjebałem. Aha. To nieźle. Dobra, zrobimy inaczej. Po kolei te szafki. A, dobra, teraz się udało. To mi się wydaje, że to nie będzie najlepszy pokój, wiesz? Tak. O. Myślę, że pokój marzeń, nie? Mogliśmy troszkę większe to zrobić chyba. Może, ale nie mam pewności. No ciężko szczegóły zbudować, to trzeba przyznać. O. Tak. To jest bardzo trudne. Ale w sumie jak mamy pół godziny, to wielkiego byśmy nie zbudowali, nie? No nie, no to wiadomo, no to jest niemożliwe. Wiadomo. Wiem, o co chodzi, gość. Mhm. Wiem, dlaczego się nie... O, fuck! Stój! O, to jest szafka? No nie jest taka mała, ona jest szersza, ale się nie zmieści w grzepie, niestety. Ale dobrze. Ale się kręci przecież tylko ten, pierdzielnik, nie? Pierdzielnik. A, tak jak mówisz przecież, nie? Tak, dokładnie. O kurwa, a bo nie w tą stronę jest. Muszę tak zrobić. A, tam jest bałagan generalnie. Dajcie mi to. Coś się zepsuło. Ja jedną głupią szafkę robię tyle czasu, no nie? Żeby to się wszystko otwierało. Jeszcze zrobiłem, stary. Masakra jest jakaś, nie? Co to w ogóle jest? Przynajmniej w sumie ta szafka to jest najbardziej ruchomy obiekt w moim pokoju. No. Jeśli chodzi o skrapowanie. Więc jak zrobię to, żeby się otwierały te wszystkie głupie drzwiczki, no zbani całą robotę. No w sumie, i ja mam taką dużą tą szafkę i to jest taki przypał troszeczkę. Ja mam szafę narożną, o czym wy mówisz do mnie w ogóle? Ja mam na połowę ściany, stary, tą szafę. O kurde. Aha. I ona jest przyspawana do ściany. Ja mam jedną małą szafkę w pokoju, znaczy małą, dużą, ale... O. Ja mam narożną. Weź narożną ze zbuduj, to jest masakra jakaś. Dasz sobie radę, jesteś Paweł. O. W Simsy grasz, masz doświadczenie wyciągnięte z Simsów, Paweł. No ale w Simsach wszystko jest gotowe już. Chciałem powiedzieć. No ale domy całe buduje. Domy. O czym no, mówię? No, jasne. W tą stronę. Dobra, moja... Kurde, nie czemu się domknąć. Czemu się nie kręci? A. Ale to do każdej musi być oddzielny przycisk, jak to jest? Nie musi być. Musi być, do każdej drzwi. Tak to wszystkie naraz się otworzą. Do każdej zawiasu. No tak, chcę tak zrobić, żeby tak się robiło. No, full automat. Wszystkie naraz? Tak. Aha, no to jeden. Jeden sterownik do wszystkiego no, i tylko na to sterowniku to jest tak w życiu, wiesz, no musisz otworzyć wszystkie, żeby coś znaleźć. Ja to każdą osobną zrobiłem. Dobrze, zaczynam budować biurko. Ono jest niebezpiecznie blisko tej szafki, do tego stopnia, że się nie chcą otwierać te niektóre półki. Które się otworzą, pewnie. Raz, dwa, trzy. O, dobra. Gdzie ja postawiłem klocek? Dobra, źle. To nie może być w tą stronę. Tutaj. Dobra, budujemy 12 minut, ja rozkminiam szafkę. Nie martw się. Tajemnij każdy lepiej. Przez to przechodził. No, sześć Pawła. Każdy tak. Przez to przechodzi. Tak. Każdy. Nigdy nie. Nie na to chodzi. Do Narni nigdy nie szedłeś? No co ty? Słuchaj Pawła. Ej, skoczę sobie na akwarium na razie, będziemy wygodniej. Ej, teraz tam jest ja pierdzielę. Za wysokie biurko mi wyszło, ziomku. Ech, to za wysokie, Piotrek. Przecież to nie może być prawo. Dlaczego tak zrobiłeś? A, dobra, to muszę połączyć teraz. To będzie 4. No. To będzie 5. No super mi to wyszło, powiem wam. Pro mnie. Elegancko, jaka piękna szafa. O, jaki ten pokój jest długi! Za długi pokój chyba sobie zrobiłem, wiecie? Realniłem troszkę. Dobra. Ty już na mieszkanie wychodzisz, mówisz? No. My budujemy pokoje, a Plaga zbuduje całe mieszkanie. Albo cały swój blok, nie? Cały blok, motherfucka. Tak. Co? No właśnie, świetna reakcja. Tak było. Czemu mój dom nagle taki bum? Może ktoś ci troluje tam, stoi za domem i psuje. O kurde. Jak ja to połączę teraz? Spróbujmy teraz. Aha, już domek się jej otwiera, nice! To jest krzywe. No jak patrzę na to biurko, to ono jest krzywe. Bez jaj, o co chodzi? A, bo to leży na podłodze i wszystko jest krzywe, rozumiem. Okej. Okay. Ej, ja teraz nie wyjdę, o kurde. Mam blach. Jad? Liat jest na biurku. O. Ja teraz zmaściłem, teraz okay. Muszę wyjść przez ścianę. Liat jest... No to jest taka klejka. Tajny przejście. Powiedzmy, że to drewno.
Teraz silnik spalinowy, żeby otwierać drzwi. O nie, jakie to wysokie. Dobrze, jest. Muszę jakoś drzwi otwierać, nie? No to silnik spalinowy. O. Jak sam, przecież sam sterownik. Nie no, żartuję, macha. Żartuję, dobra, no. już. No. No. Paweł. Silnik spalinowy. To byłoby dobre, dobry motyw. W domu też tak ma. Mogę otworzyć czafę jasny, tak. Mam odpalać. Jeden za wcześnie. Dobra, zrobiłem czafę. Pięknie. Czarny blat. Połowa sukcesu. Z czego ja zrobię klawiaturę, jak to wszystko. A, dobrze, guziczek. Dobra. Dalej radę, muszę upchać. 15 minut, ale 15 minut już pójdzie na szybko. Bardzo szybko pójdzie. Co ty nie powiesz? Ja już praktycznie czasu już nie ma, ja jestem w połowie. Tu ma pudełko, tu ma pudełko. Czarne. To jest zielone. Z tej strony w tą się mają otwierać, spoko. To jest router. Jaki router nie wie. Aha, właśnie, jeszcze podnośnik. To jest podnośnik, gdzie jest ten? Dobrze, muszę wykorzystać ten kawałek biurka jednak. Daj w drugą stronę. Będzie lepiej. No zróbmy to tak. To tak. Dobrze, tak będzie chyba. Potem. Teraz. Dobry, man. O rany. Co tam, ziomki? Nie, dobra, te mechanizmy to są beznadziejne. No to nie wychodzi ci, mówisz? Nie, skądże. Że... Dobra. Czarny. Zielony. O! Działo. Jak naturo. Działo. Router. Dobra, niech będzie router, że to jest. Okej, malowanie. Paweł tam zaczyna już do siebie sam gadać. Paweł! Tak, już. To już jest ta choroba. This is, man. O, dobra, to będą. Dobra, mam. Man, it's okay, no? Ja tu monitory robię, nie wiem jak je zrobić. Mam tu jakieś panele. Dobra. Krzesło ci mogę w sumie zabrać, to co zrobiłeś. Będzie tak, bo każdy wie, na jakim krześle ja siedzę. To są moje monitory. Jak one głupio wyglądają. Dobra, klawiatura jest na miejscu. O, jeszcze mikrofon tu jest. O, tak. A, i teraz muszę przyspawać, okej. Z powarką, tak? Bilet tu. O. Cyk. To nie będzie takie proste. Dobra, chuj, znowu to zrobię nowe. Co się stało? Chciałem zabrać ci krzesło, ale stwierdziłem, że to nie ma sensu. Czemu się nie otwiera? Ach, come on. Dobra, olej. Tuszmy sobie szafki. O, it's working, dobra, man. Monitor, elegancko. Monitor. Teraz tak, mam, no gdzieś tyle miejsca, mam bardzo mało miejsca. Też robicie betonowe monitory? O, jest mikrofon. Betonowe monitory? Nie. Nie robisz betonowego, myślałem, że betonowy robisz. To kamerę muszę mieć. Monitor, kamera, dobra. Też będzie z tego. Mikrofon i kamera wyglądają prawie identycznie. Tak? Pierdolone info. O, tak. Mam ten, siedzenie na przykład. Tu jest mój komputer. Nie, to też nie tak. Jest krzesełeczko. Tak, siedzę na drewnianym krześle, żeby nie było. Bo mi się tam to rozwaliło. Stare. Nie oceniajcie go. Nie oceniajcie mnie. O. To. Ta. No pipe long. No moje biurko wygląda całkiem jak moje biurko. Mówisz? Dobra, te komputery, znaczy monitory przecież są, o, takie są. Wow. No jeszcze tutaj dorzucę. Patrzę na nie, mówię, wow, totalnie moje biurko. Kurde, ja jeszcze mam takiego, jak okulary LED tutaj leżą, ale ich nie odzoruję przecież. No schowaj do szuflady. Nie mam tu szuflę. Dobra, łóżko. Co to jest?
Pathlight Block. No to lampkę zrobiłem. Pathlight Block? No. To jakiś Brick Block. To co mamy w ogóle za nowe rzeczy dodane? My tu są tapczany matres. Gdybym materac zarobił zwykły. O! A ty masz łóżko, nie? Nie masz tego. Dobra, to miało być połączone, ale nie pyknie. Zobaczyć. To się jak coś to stoi i się łączy, także. O, to będzie stał softbox. I wielkie łóżko przecież. On będzie się stał na przykład tak, że... Jak tu drewniany klocek postawimy na samej górze. O, jest elegancko, wiesz, Piotruś? Elegancko jest? No. Nogi. Gitara siema. Gitara siema. To jest moje łóżko, nie więcej. Kawa łóżka. No i właśnie widzę, że za duży pokój zrobiłem niestety. Chyba idealnie zrobiłem, wiesz? Bo moje łóżko to jest zaraz przy komputerze sobie stoi. A to jeszcze mi zostało kupę miejsca, ale to w ogóle tak się nie dzieje naprawdę. Się tylko to muszę zmodyfikować. Co musisz zrobić, Pawełku? Muszę zmodyfikować. Mądre słowa, Paweł. Bardzo. Modyfikacja? Modification? Modification. Modyfikować, Paweł. Tak, owszem. Pra? Tak. Pra, tam są nóżki. Trochę dziwne na to idzie. Mamy softbox. No właśnie ten softbox to ta, która średnio idzie. Ja powiem, zapytam się jedną rzecz tylko, bo ty już softboxa robisz, nie? Już zrobiłem. No, gdzie go kupiłeś? Na Allegro. Na Allegro. Ja bym sobie też taki zamówił w takim razie. Ty już masz softbox, Paweł. Tak, ale ja chcę zamówić tutaj do Scrapa teraz, już teraz. Aha, rozumiesz, a, rozumiesz. No. To jak zwykle rzadko na poziomie ziomie. Ziomie? Ja tu. O, grzejnik, macie grzejnik u siebie w pokoju? Nie, nie mam, nie mam. Pamiętajcie, że jest grzejnik. To jest kurde, to jest totalnie impost. On wygląda totalnie jak on. O, grzejnik. Dobra, okna głupie muszę zrobić, to co przez nie kot wyleciał. Wypadł, skoczył. Nie wiem co się słynne stało, okna. Ale za oknem. Przez ramę będę te okna robił. Jedno jest większe. Obiad. No. Obiad? Pokój mi się wywrócił, cholera. Pokój mi się wywrócił. Weź go przywróć do porządku, gnoja. Co to już jest? Dobra, załóżmy, że mój komputer kontroluje układ okien w pokoju. Jest nice. Dobra, betonowy. To na samym końcu. No to będę musiał przedłużyć w ogóle wszystko. Jak przedłużyć? 7 minut ci zostało. Daj, dobra, tylko 7 minut? No. Spokojnie, powolku. Bliad. Problem. Nie, bardzo blisko, bardzo blisko. Wow, ale mam pokój, mój świeże powietrze wlatuje teraz, okno otworzyłem, aż się zawiało. Dobrze, co jeszcze tutaj mam? Mały stolik czarny. Okno. Mały czarny stolik też mam tu. No i krzesła brakło. Tu jest łóżko. To krzesło. Idzie, nie? To krzesło pokazowe w sumie bardzo pasowało tutaj. No jak tam chłopaki wam idzie? Pokojowanie? Dobra, to bardzo, bardzo dobrze. Kolorujcie, Polany. Pamiętajcie, kolorujcie. Ja tak, tak, wiem. Wiadomo. Dobra, podstawa. Dobra. To jest białe. Białe? Jasne krem w sumie. Białe? Tak, białe. Co my tu mamy? Okej, dobra, ściany są. Gdzie są poduszki? Poduszki, a tak, są poduszki, no. Są poduszki, ale aczkolwiek nie bardzo zbliżone do moich, także. Oj, Paweł! Można być koncepcyjne. Białe są poduszki, bardziej białe od kartapczana w sumie. Myk, myk. Dobra. I dwa monitory. Boże, statyw jeszcze! Przecież to taki statyw. No nie, stoi. Statyw. O. Też mikrofon na statywiu. Na statywiu. Na statywiu. Na statywiu? A, statywiu. Na dupiu. Widzisz staty? Czekaj, długa to ściana jest? Nie. Dobra. O, no, chodzi się do pokoju, no jak totalnie jak mój pokój. Tu, a tu są śmieci. Śmieci jeszcze masz? Bo też, żeby odwzorowywał? Nie. O, w ogóle. O, przejdźcie, bo realizm. To jest grane. To jest mikrofon. Wysoko. I to totalnie zaczyna wyglądać jak pokój, nie? Nie.
Ja tylko zrobię takie podstawki, żeby to się nie rypło. Tutaj to już nie powinno być. Pytanie, nie ten klocek. No super. Właśnie okna jeszcze powinny być. Jednej ściany nie robiłem, żeby można było spojrzeć wszystko na ładnie, na tym wszystko. Krzesło. Macie już krzesło, chłopacy? Tak. Nie. Kurde. Nie mam jeszcze, niestety. Ale trzeba zrobić miejsce jednak. A nie, tak będzie to dużo więcej. Okay. O, mam monitor, to jest mikrofon. Mniejsze. Taka podkładka jest czarna. Fajna, ładna, taka wielka. Dobra, czarna, fajna, ładna. Kolorujemy teraz. Szersze. Mówisz, Paweł? Tak, tak, dokładnie też tak myślę. Mówisz, że szerszy co? Okna szersze. Dobra, krzesło. A, i trzeba pamiętać, że to jest przecież to jest jeszcze szuflada na przykład. Ale nie mam widoku na pustynię przecież, no come on. Aha. Kto? No. Szuflada. Różne spostrzeżenie, Paweł. To jest zabudowane tylko teraz, na górze. Teraz strzeliłem, widzisz? Dobra. O, myk. Moje czarne krzesło. To jest zabudowane. Wezmę to. No i do połowy, to jest taki mikrofon pojemnościowy, idealny. No wypadł. To jest całe. Co tam? Jakie super to wygląda, wszystko jest jak u mnie w domu. Mały hydrant. Tu kable lecą, ale kabli to nie odwzoruje przecie. A, jeszcze klawiatura powinna być. Tak jak ja pierdele, łohohoho. Ale... Wiesz, jestem ciekawy jak to wygląda u ciebie. Ja to muszę zacząć malować chyba. Kwiatki są, ja nie mam w pokoju kwiatków. Footbox jest za mały. But jest, kaczuśka. Nic nie mam takiego do dodania, takiego małego, fajnego. Oto, wypadkość. Obrazki, ma obrazek z tyłu. 4 minuty, teraz będzie trzeba. 4 minuty? No. No, jakoś tak, mniej więcej. Dobra, tu jest jakiś obrazek, którego... A? Jest taki wielki, no, ale nie będzie. To będzie myszka. Ale nie, no myszki nie mogę odzorować, nie ma jak. Ja zrobiłem z guziczka. A, z guziczka? Mnie nie zrobiłem, zapomniałem, dzięki za przypomnienie. Zrobiłem klawiaturę, a nie zrobiłem myszki. Jest to z myszka. Myszka. A klawiaturę z guziczków robiłeś różnych, po prostu. Tak, dwa guziczki obok siebie i mam klawę. Dobra, to jest klawiatura. W sumie to powinno być trzy guziczki, nie? O. O, jest. O, rany, dobra. Tanie, o to chodzi. Myk. Czarny, oczywiście. Teraz co ja mam? On jest srebrny. Tu ten softbox teraz. O, i gitara się ma. To jest czarne. Kolory też są czarne. Już kolorujecie? Tak. Próbuję właśnie już. O, holender, to niedobrze. Pewnie nieźle, kamera bardzo. Czarna. Wszystko jest czarne na moim biurku, w sumie. To też jest czarne. Tutaj muszę pokolorować też. Futer czarny. O. Dobra, to ja też zaczynam kolorować w takim razie. Już nie ma czasu właściwie tak zobaczyć. Ja to już pomalowałem, mój już jest gotowy pokój, już tylko jakieś śpierki wrzucam. Śmieci jakieś mi się przydały w tej grze, nie ma żadnych śmieci. A w szafki mogę włożyć jakieś fajne rzeczy. Szafek układam jakieś pierdolone. Ojeju, papier, ściana, to może ej, jakby te, no. Jak coś to się nie spieszy, to jak coś to będzie można może z minutę przedłużyć, co? A co chciałeś zrobić? Co chciałeś jeszcze? Zrobić jeszcze? No ściany! Co? Te ściany to moment ci się zejdzie tutaj. Chwila, moment, będziesz miał ściany, proszę cię. Jom. Żadne. Dużo kaczek. To nie są kaczki tak naprawdę u mnie. Butów też nie mam w szafkach, ale no. Komputer! Nie masz komputera? Nie masz? Właśnie zapomniałem co zrobić. Progamer. Progamer. Zdarza się. Jest kompa. No, mój jest gotowy, można siadać i nagrywać. I tu. Dobra. Czekaj. No. Słuchajcie, to u mnie to jest całkiem spoko. Jednej ściany tylko nie zrobiłem, żeby był ładny wgląd we wszystko, ale tak poza tym to super cacy. To jest łóżko, ono jest wiecznie rozłożone, chociaż to jest kanapa teoretycznie, no. Powinna być złożona. To u mnie jest rozłożona wiecznie, bo się pije na nim. To w sumie też tak nie, dobrze. Nie chcę mi się go składać, więc to rozłożone cały czas. To mam czarny komputer. Dobra, jest, ogarnięte. I są. Dobra, zamykamy. Tak. No wypas, typy. Jestem gotowy. Jeszcze nie. Jestem gotowy. O, tu muszę jeszcze. To jest trochę bajs do na suficie, ale to też jest. Co było? Aha, takie rzeczy jakieś mam, dobra. Temu nie mogę, choć na podnośnik typie, bo
Ktoś na podnośnik typie. Bo to być tak nie może. O, to jest to, co wam miałem szerować. O, myk. Ale. Ale, czołg 01. Myk. To jest bardzo ważny element, trzeba jeszcze zrobić. Mam chwilę czasu, to przeszeruję sobie tutaj. Szerujesz? No. Cześć, zmień tytus. Tytus, zmień. Dodaj usyn, dodaj, zmień widoczność. No, to publiczne. O. Jest Grand publiczny ten czołg. 01. Jaki ja mam kolor ściany? A tu żółtawe. Dobra, coś takiego. Edytuj opis. Dobra, 30 minuta, ale mamy jeszcze to. Dajmy jeszcze sekundę. Bo już się spieszyć, bo już skończył, więc nie dam wam czasu. Dobra, no właśnie. Piotrek. Nie. Piotrek. Nie. Piotrek. To nie jest competition. A, no nie jest competition, no tak. Zapomniał, spoko. Spłonił. Chuj, tu są jeszcze szafki, ale już tego nie zrobię. To widzę, kolor wyjdzie. Ma ten sam. O, myk. I kolor tego. Myk. Tutaj robimy... I chyba tutaj, bo... Robimy tu. Bo to przemaluję na biało. To białe to są szafki. Dobra, to chyba czarne. Myk. To jest taki parapecik. O, zrobimy może tak, w ten sposób. A, parapecik? Kurczę. Parapecik. No proszę cię, bez parapeciku. Widziałeś kiedyś taki? Zrobimy tak. Tak. Bo. I tu wybijamy szyby teraz. Dobra, to jest to. Jedno takie duże. No. Użyty to jest kolor. Tak. Jedno mniejsze. Coś jeszcze? A, o Jezus, krzesło, to się odpala, dobra, kurde. To się odpala? Gówniaka tego. Strzeli, dobra. Myk. Dobra, no to w sumie chyba gotowe, nie? Czekaj. Już? No. A co, ty nie skończyłeś plaga? Ja już dawno skończyłem. Aha. Dobra, ja też. Już? Tak. O nie. Chciałem jeszcze polatać rakietą, ale nie mogę znaleźć odpalania. To co, wychodzimy już? Łapiemy swoje te? Wynosimy, tak? Tak. Dobra, gdzie wynosimy? No. Nie wiem. To tam, gdzie zawsze chyba, nie? To chodźcie tutaj do przodu, chodźcie tutaj. Już idę, chłopaki, już idę. Chodź. Wcale się nie zaciąłem w wielkiej rakiecie. Wcale się nie zaciąłeś? To dobrze. O, rany. Już idę. Z zewnątrz może nie. Ja teraz kusiarzy umysłów przyszły, słyszycie jak kosio? Nie słyszymy. To dobrze. Spierdzielaj mi spod okna. No normalnie tną te krzaki tną teraz. Tną krzaki, dobra. No, patrzcie, mój dom. Jej, dzień dobry, cześć. Od kogo zaczynamy? To plaga, pokaż pierwszy. Ja dobrze, no dobra. No, okay. Zaprezentuj. Chodźcie tutaj, postaw, tu się wchodzi, tędy. No. Gdzie tu postawiłeś go? A tutaj. Tu jest. Halo, tu. No. Są drzwi, patrzcie. No. Wow, ma creeps. Okej. Okay. Ja będę skakał po łóżku, a wy sobie oglądajcie. Dobra. Ej, ale fajne łóżko zrobiłeś. To jest moje łóżko. Nie wiedziałem, że jest taki materiał. Aha. O, widzisz, to jest komputer, tam są szafki, kamera, mikrofon, pudełka. Boże, czekajcie, muszę poprawić jedną bardzo ważną rzecz. Okno można otworzyć tam tną akurat. O. Tak? Komputer działa. To jest bardzo ważna rzecz. Przestań tam kosić, ty typie. No, przestań kosić, ty doczaisz. No i koszo tam. Nie, teraz spoko. Elegancko. Ja widzę z kontrolerów, zrobię sobie, komputer, tak? Tak, widzisz jak ładny? No, spoko nawet. Tańszy był, ty pewnie zrobiłeś silnika, co? Silnika. Spalinowego oczywiście. Dobra, idziemy do diabła teraz? Chodźmy do diabła, no. Już jestem. Jestem gotowy. Gdzie się otwiera? Tu są drzwi jakieś. O. Proszę. Gdzie? Zapraszam, proszę. Jaki kontroler tutaj sobie wisi. A to jest trudno. Ło, stary. Masz tak na środku pokoju wszystko? No. Wow, serio? Ale fajnie. Coś może zrobione? Masz green screena? No. I mikrofon jest od podłogi? No. Ło. Komputerze siedzi dokładnie tak.
O kurczę. Nie, to nie widziałem. Ja mam prowizorycznie zrobiony statyw pod mikrofon z tego, z statywu do perkusji, także wiesz. Aha, za zakminę. Łaj, guziki. I weź, łóżko. Włączysz, nagrywanie włączysz. Można siedzieć, a co tu się robi? Co to jest za guziczek? Ej, to jest łóżko? Co on zrobił? Ło, jest, tu szafka się otworzyła, tak? No. Ja pierdzielę. Szafeczki się otwierają, elegancko. Tam się otwierają. Ale jakieś płytki zamykają. Tam dobra. Płytki. No, totalnie jak szafka wygląda to wszystko. No, nie wiem, chodzi o to, tak fajne łóżko, oj. Cały pokój zawalony, tak to powinno wyglądać. Tak. Właśnie. No, nieźle. Ktoś trafiło w pokój z tym. Dobra, teraz idziemy do Pawła. No to u mnie się wychodzi w bardzo oryginalny sposób. Przez drzwi. O, przez drzwi. Paweł pierdolił drzwi z buta. Ty właśnie otworzyłeś drzwi. Wow, tak. Kolorowo, patrz. Wow. No, to u mnie tak to wygląda. Wow. Znaczy mniej więcej. Narożnikowa szafa, patrz. To średnio się otwiera. Nie zdążyłem. Nie, bo zawiasy wyplułem też, wiesz. A to co to jest? Na tą co górę tam. Tutaj? Góra się otwiera inaczej i dół inaczej. Coś się stało. Coś się stało. Tak. Się dzielą na kawałek? Tak, to są takie uniwersalne szafy. Dwa zawiasy do jednej gminy. A gdzie są ryby? Jak ryby? Ryby. O, dziękuję! Kaczuszki mi dał! To są ryby. To są ryby. A ryby, oj. Dobra, ryby. Nie rozróżniam. Oj, to spalowane łóżko totalnie. Sfalowane łóżko. Faj, tak. Ale fajny fotel sobie zrobił. Cio, nie znam. A pod łóżkiem? A pod łóżkiem? Co pod łóżkiem? Coś tam leży, nie? Pierścyki! Gazety jakieś rzuci. Co to jest? Co to ma być? A pod łóżkiem? Gazety pornograficzne, trochę duże. O, gazety i coś jeszcze tam jest. Różowe? Co to jest to różowe? Aaaa! To za fallus. Różowe dildo pod łóżkiem leży. Oj, no przestań. Nie widać nic nie widać. Co się to wzięło? Oj, Pawła, komputer, który jest upchany do biurka, do środka, do takiej komory i on się tam dusi, nie? No. Tak. Masakra to jest. No, lubię. To jest... Oj, ale przy moim krześle można siąść ale przynajmniej. Fajny i zobacz, nagrywam. Przycisk zrobiłeś tego. No. Widzisz, teraz mogę nagrywać, o. O, nagrywasz. Widzisz, nagrywam. Dobrze? Świetnie. Nie działa, gdzie? A to są plakaty z tyłu, tak? Tak, to są plakaty, tylko wiesz, nie było normalnych plakatów, więc stwierdzimy, że zrobię coś takiego. Tompał, patrz. Smutny bez tego. Patrz, tak. Zaraz pokażę wszystkie plakaty, jakie masz w domu. Patrz. Na. Gdzie? No w sumie też można było. Tak, plakaty masz. I zapomniałeś o najważniejszym, Paweł. Różowe są po plakatu. No tak, wszystkie są różowe, oczywiście, że tak. Wszystkie są różowe. Ty, ale rybka nie jest... O, dobra. No nie. Różowa rybka musi być. Kwiatek też jest różowy. Bardzo ładnie. O, kwiatek mi tu dałeś. Mikrofon ci się zepsuł, Paweł. Cześć, gdzie ty jesteś? Dziękuję ci. O! Spadł z biurka, popa. Z biurka spadł? Runął z biurka. Możesz ty. Typie, ja ci tam zobaczę, co u ciebie się zepsuło. Coś zepsuło, no poka. Pokaż, tak, ja dodatkowo. Czekaj, patrz na ten twój mikrofon, patrz go. O! Wejście przez ścianę się dawaj. No specjalnie zostawię jedną ścianę wolną. Ty, ale te monitory, to mają słabe te podstawki. Ło, no kamerkę sobie zrobiłeś, no ładnie. O nie. Dobra, to chyba wszystko mamy w takim razie. No. Fajnie się budowało własne pokoje. No. Paweł wszystko zepsuł. Nie! Wszystko. Nieprawda! Także dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Siemano, hej. Cześć, siemano.